Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu w Twojej piwnicy, w którym przetestuję UAZa 452, znanego jako Buchanka. Ojejoj. Zanim Wam wytłumaczę, co to znaczy Buchanka, porozmawiajmy, skąd to urocze lub brzydkie, zależnie od podejścia, coś się w ogóle wzięło. A żeby to zrozumieć, trzeba cofnąć się do lat 50., bo mniej więcej wtedy powstała koncepcja tego radzieckiego pojazdu. Wiele podań, legend mówi, że zaczęło się od tego, że Jeep stworzył pojazd o nazwie Forward Control, czyli właśnie dostawczaka na bazie ramy od Jeepa Willisa, i podobnież ktoś ze Związku Radzieckiego podpatrzył to rozwiązanie i wtedy dopiero zaczęli robić coś swojego, coś, co miało stać się Buchanką. Nie ma stuprocentowych potwierdzeń, ale jest tutaj pewna zbieżność dat, ponieważ mniej więcej wtedy, kiedy Jeep pokazał swojego Forward Control, Ruscy zaczęli pracować nad Buchanką. Na początku był to UAZ 450, czyli po prostu nadwozie dostawczaka postawione na ramię od Gaza 6.9, ale po dość krótkiej produkcji tego pojazdu rozpoczęli pracę nad właściwą Buchanką. Żeby Wam też stworzyć jakieś tło tego, dlaczego to robili, czemu właśnie wtedy to robili, mieli ten sam problem, który miała Polska Rzeczpospolita Ludowa, kiedy pracowała nad Żukiem, czyli luka w postaci braku dostawczego małego, lekkiego pojazdu, bo był sobie tylko gaz 5.1, u nas znany jako Lublin 5.1, 2,5-tonowy, beznadziejny, syfiasty i obrzydliwy. No więc w tej sytuacji Ruscy zaczęli pracę nad UAZ-em 451 i 452. 451 to miał być UAZ, który miał mieć tylko napęd na tył i być tylko stricte dostawczakiem, a 452 to miał być już pojazd 4x4. Bassanie jest potrzebne. Aha. Szkoda, że się urwało. Zresztą no, 452 to jest to, co tutaj widzicie. Tylko że tym razem inaczej, nie zrobili tego na zasadzie weźmy gaza 6.9, postawmy na nim jakieś inne nadwozie i będzie git, tylko z mniej więcej dostępnych elementów zaczęli budować zupełnie nowy pojazd, nowe podwozie, nowe nadwozie, wszystko powiedzmy w cudzysłowie nowe. I jak się szybko okazało, to 452 miał być tą formą docelową Buchanki. I teraz właśnie docieramy tutaj do ważnego wątku, bo ten wóz od tego 65 roku wytrwał w produkcji aż do dziś. Dlaczego to się tak dobrze przyjęło? Trzeba tutaj zrozumieć realia Związku Radzieckiego, bo choć to auto trafiało też na przykład do PRL-u i wielu innych krajów, to właśnie w Związku Radzieckim przyjęło się najlepiej, i właśnie w Związku Radzieckim, a teraz już byłem w Związku Radzieckim, dalej się dobrze sprzedaje. Otóż musicie zrozumieć, że w Związku Radzieckim i w byłych republikach Związku Radzieckiego standardowa droga mniej więcej wygląda jak to albo to, po czym zaraz będziemy jeździć. Więc tam jest potrzebny wóz, który ma faktycznie dobre zdolności terenowe, a przy okazji odległości. U nas te odległości od jednego mechanika do drugiego, od jednego serwisu do drugiego są zdecydowanie niższe. Tam masz po kilkaset kilometrów pustki. No i jak masz coś takiego, to jak ci się ten wóz zepsuje... Ciekawe, co mu nie mało. Znikąd pomocy, znikąd zasięgu, no to musisz sobie go po prostu sam naprawić. I UAZa 452 sam sobie naprawisz, nowego Sprintera, no niekoniecznie. No jestem w dupie kompletnej. Tamtędy nawet nie dojedzie osobówką. Mi się skończy prąd. UAZ już kilkukrotnie chciał wycofać Buchankę z produkcji, ale klienci mówili nie, takiego wała my ją nadal chcemy. Do tego dodajmy jeszcze to, że ten wóz jest po prostu bardzo tani. Więc nawet jak go utopisz gdzieś tutaj w tej podmokłej łące, czy tam gdzieś w tej rzece, to idziesz kupić drugi i jest ok. I stąd też ten wóz z drobnymi modernizacjami, głównie wymieniane silniki, powstaje aż do dzisiaj. A teraz porozmawiajmy, dlaczego nazywa się Buchanka. Otóż Buchanka po rosyjsku znaczy tyle co bochenek. Druga nazwa na ten wóz, tablet, tabletka, tablietka, czyli chodzi po prostu o jego kształt. Radzieccy konstruktorzy tradycyjnie z ogromną finezją opracowali niezwykle przemyślany
i fikuśny kształt po prostu pudła, kontenera na śmieci z ładną mordką typową dla lat 60., ale ta ładna mordka to też nie jest tak, że powstała, bo chcieli, żeby był piękny. Po prostu mamy tanie, zamienne z innymi pojazdami światła, tanie tutaj kierunkowskazy. Uwaga, ciekawostka, długo zajęło im wprowadzenie kierunkowskazów, które były pomarańczowe, żeby móc ten wóz eksportować. Bardzo długo były białe, ponieważ w Związku Radzieckim były białe i mieli to w dupie. O, dobra, jest zapłon i nawet już próbował odpalić. Tutaj charakterystyczny wlot powietrza, otwierany, zamykany, to zostało na lata. Jakby tego się już nie stosuje w żadnym współczesnym aucie. W buchance się to stosuje. Do tego tutaj siatka ogrodzeniowa. Jak wam się uszkodzi grill, można wsadzić kawałek ogrodzenia. Też będzie działać, będzie git. Jeśli szukacie tutaj jakichś detali stylistycznych, to pierdolnijcie się w czoło. To ma działać i to ma przewozić ładunek w trudnych warunkach, a nie super wyglądać. Takie ciekawostki to może być na przykład to, że z czasem wymienili te lusterka na lusterka z gaza gazeli. I to jest taka duża zmiana i chyba zmienili klamki, bo tutaj macie takie skalpele, a potem dali inne. A poza tym chyba najciekawsze jest to, że wóz ma wlewy do baku z dwóch stron. I uwaga, to po prostu chodzi o to, że ma dwa baki. To ma sens, bo na początku te wozy chlały po 20 litrów na 100. Potem zeszły do 12. Halo? No jeszcze spróbuję, nie? Albo wykręcę świece i je przetrę, no. Dalej, tu akurat mamy zabudowę typu blaszak. Otwierane drzwi boczne, otwierane drzwi tylne, ale to jakby jest taka, powiedzmy, domyślna zabudowa, przy czym tych zabudów było milion. Jakby z buchanki Ruscy zrobili wszystko, naprawdę, tam nawet gąsienice Jedyną jeszcze rzeczą, o którą chciałbym z wam zwrócić uwagę, jest to, że jak spojrzycie na front tego auta, to nie zobaczycie tu żadnej maski. No bo jest tylko ta klapka wlotu powietrza, nic więcej, jak się dostać do silnika. I to też jest coś bardzo ciekawie przemyślanego pod kątem Związku Radzieckiego. Bo te wozy na przykład powstawały też w wersjach na mrozy do 60 stopni i pod tym kątem to też jest przemyślane, bo uwaga, do motoru da się dostać tylko od środka, od klapy, która jest w kabinie, czyli można ten wóz naprawiać w cieple, w środku, w kabinie. Ale skoro już mówimy o silniku, chodźmy do środka zobaczyć ten silnik. Motor mamy tutaj, proszę bardzo, w cały w kabinie. I mamy tak naprawdę pełny dostęp serwisowy z kabiny. Tutaj zobaczcie, jest klapa podniesiona, praktycznie już bez wygłuszenia. Kiedyś jakieś wygłuszenie było, ale zaginęło w akcji. Ten motor, który tu widzicie, który możemy sobie naprawiać w kabinie. Kontynuujemy walkę, idziemy szukać klucza do świec. To jest motor z Wołgi GAZ 21. Oczywiście nieco zmodyfikowany przez UAZ-a, więc miał tutaj chyba oznaczenie UAZ-owskie, bodajże UMZ451. Nie dam głowy. Można go też potem spotkać w UAZie 469, który notabene tak naprawdę ma wspólną technikę z UAZ-em właśnie 452, ale o tym za chwilę. Motor, który ma, jeśli dobrze pamiętam, 70 do 75 koni, zależnie od wersji, oczywiście benzynowy, górnozaworowy. Jeszcze tutaj bardzo prastara konstrukcja, choć co ciekawe, aluminiowa. Prosty w naprawie, prosty w produkcji i pojedzie na każdej, nawet najgorszej benzynie. A to akurat miało spore znaczenie w Związku Radzieckim. Fuck, masz kurwa zapłon, masz paliwo, chyba masz paliwo. Kolejne ciekawe rozwiązanie, bo tak naprawdę motor jest bardzo prosty, to jest ta żaluzja chłodnicy, która jest tak naprawdę przydatna, bo te motory lubiły się nie dogrzewać, ale też przede wszystkim przydatna w sytuacji, kiedy na przykład jedziemy sobie gdzieś na Syberii i jest minus 60, no to jakby wtedy ma to znaczenie. Tak samo znaczenie ma to, że większość sprzętu jest u góry, jest maksymalnie wysoko zamontowana, zwłaszcza elektrycznego, tam cewka, aparat zapłonowy, dzięki czemu jeśli brodzimy, jeśli tym autem brodzimy gdzieś w błocie, nie dojdzie do zalania z układu zapłonowego i wóz nam po prostu nie stanie. O, teraz jest chytnięte. Kapturek założony. A skoro już mówimy o tej technice wspólnej z UAZ-em 469, no to właśnie, UAZ 469, moi drodzy, to jest tak naprawdę terenówka na podwoziu właśnie buchanki. Jak sobie spojrzycie w dół, na podwozie,
to UAZ-469 ma praktycznie to samo podwozie, te same mosty. Dwa razy sztywny most, cztery razy resory i to jest mniej więcej to samo, nawet rama jest praktycznie taka sama. Najprostsze, najskuteczniejsze rozwiązanie, jakie może być. Dołączany napęd na przód, stały napęd tylny. Jak się realizuje to dołączanie? No więc to jest dość proste. Mamy dwie dźwignie. Ta większa to jest rozłączanie kompletne napędu i załączanie reduktora. W tej pozycji jest załączony napęd, w tej jest rozłączony, a tu jakbym jeszcze popchnął dalej, to miałbym reduktor. Tu mamy dołączanie i wyłączanie przedniego mostu. W tej chwili jest włączony przedni most, bo jechaliśmy przez błoto. Jakbym cofnął tą dźwignię, mielibyśmy już tylko jedną oś napędzaną. A skoro już jesteśmy przy dźwigniach i jesteśmy w środku, to obczajmy sobie wnętrze tego auta i co tutaj jest ciekawego. No, jak sobie tutaj wsiadamy od kierowcy, to wita nas w sumie absolutny brak czegokolwiek. Jedną z podstawowych zalet Buchanki jest to, że jest tania oraz tania, a także prosta, a to zupełnie jak kupowanie ocelu pace, jeśli potrzebujecie dla swojego samochodu za pomocą jedynie słusznej porównywarki, którą macie w opisie. Mianowicie tam możecie sobie porównać oferty różnych ubezpieczycieli. Może wyjść tanio, zwłaszcza że macie dwa razy 150 cashbacku i jeszcze dostajecie link polecający, jak skorzystacie, który jak wyślecie komuś i on skorzysta, dostajecie po 50 zł aż do 2000 zł. Także no scam, my friend. Prawdziwe pieniądze, jedynie słuszne, mubi pyly w opisie i lecimy dalej z odcinkiem. Tutaj po modernizacji na drzwiach potem pojawiła się tapicerka, ale to jest jeszcze przed modernizacją. I spoglądamy sobie na fotel, a raczej jakieś takie gówniane krzesełko na stalowej ramie ze Skyem, bez regulacji. Zwróćcie uwagę, że tu nie ma regulacji pozycji za kierownicą, nie ma też zagłówków. I teraz najciekawsze, jeśli dobrze pamiętam, zagłówki wprowadzono dopiero w XXI wieku, a regulacje siedzenia w 80. albo w 90. latach. Dopiero. Mamy kolumnę kierowniczą, w którą można, prawda, przywalić ryjem przy ostrym hamowaniu. Na szczęście hamulce są słabe i gówniane, więc tego nie zrobimy. No i mamy deskę rozdzielczą, która to deska rozdzielcza nie posiada czegoś takiego jak stylistykę. Za to posiada styl prawdziwy, radziecki, przypominający ci o chwale Związku Radzieckiego. Poprzez to, że jest brzydka, paskudna, obrzydliwa i ma tutaj cztery zegary ważne, czyli ładowanie, ciśnienie oleju, temperatura silnika i paliwko. Co ważne, to paliwko można sobie tam przełączniczkiem, który nie działa, przełączyć lewy, prawy bak. No i prędkościomierz z licznikiem też jest obecny, żeby nie było. I tak naprawdę na tym koniec całej fantazji. I jak sobie wsiądziemy, zauważymy też, że jest profesjonalna liczba kontrolek, bo są całe dwie. Jedna tutaj po lewej od ciśnienia oleju, a druga od kierunkowskazów. I to tyle. Dalej, jeśli chodzi o przyciskologię, mamy tutaj światła awaryjne, mamy wycieraczki i mamy włączniki od nawiewów. To jest, jeśli dobrze pamiętam, czekajcie, to jest chyba nagrzewnica tylna, a tu jest włączanie nawiewu. Tu jak sobie otworzymy, to jest klapka od nagrzewnicy. Nie wiem, na ile to będzie widać, ale to jest tak mądrze zrobione, że tutaj prosto od razu jest nagrzewnica. Prościej się nie dało. I z tej nagrzewnicy jeszcze wychodzi tutaj taka ruła, która to idzie na szybę, ale jak nie chcemy na szybę, to sobie, o, przesuwamy to coś metalowe i otwieramy nawiew na nogi. No i co, już na chwilę żeś gadał. Jeszcze tutaj, jeśli chodzi o obsługę, mamy roletę chłodnicy, mamy ssanie, mamy czterobiegową skrzynię biegów, mamy ręczny, tutaj wystaje taka piękna pałka owinięta izolacją, w ogóle bardzo mi się podoba ta styluwa na niebieską taśmę izolacyjną. Naprawdę ładniej być nie mogło. Zaawansowane wyposażenie obejmuje też daszek przeciwsłoneczny. Natomiast jeśli chodzi o ten właz, no właśnie, ja słyszałem te legendy o tym, że on jest do wyciągania silnika, co nie? No więc nie jestem przekonany, czy on jest do wyciągania silnika, bo może jakiś łańcuch do podnoszenia tego motoru tędy wejdzie. Motor tędy nie wyjdzie, więc gadałem bzdury troszeczkę z tym wyjmowaniem przez dach.
Więc nie wiem, na czym to polega, czy to się wyjmuje jakoś przez drzwi od kabiny. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, co autor miał na myśli i po co to tu jest, ale jest. No ogólnie wóz jest tak paskudny, że mógłbym go sobie kupić, gdyby nie to, że już kupiłem tarpana. Bo to jest mniej więcej tak samo paskudne albo gorsze. A skoro już o tym mowa, no to jeszcze zajrzyjmy sobie. No więc jeśli chodzi o to, jak sytuacja wygląda z tyłu, to ten wóz może być w tej wersji zarówno towarowy, jak i osobowy. Zobaczcie, mamy tutaj niezwykle wygodne ławki, na których można siedzieć. Nie za bardzo jest za co się trzymać, ale można siedzieć. Także co najmniej 6 osób może tu siedzieć, a w warunkach Związku Radzieckiego pewnie wejdzie tu i ze 20, bo i tak buchanka nie będzie jechała więcej niż 60 na godzinę. Żeby tym osobom z tyłu nie było za zimno, to zobaczycie zaraz, jest tutaj profesjonalny grzejnik. O, i to ma nam ogrzać tył, który jest w sumie cały w blasze. Jest tutaj już tapicerka, co prawda, nie wiem, czy fabryczna, czy ktoś dołożył, która może choć trochę izoluje, ale śmiem podejrzewać, że tu może dobrze pizgać z tyłu. A jeszcze do detali zewnętrznych, stylistycznych, to tutaj są dwa. Jeden to jest te rozczulające światło wstecznego, takie pierdolnięte na pałę na tylnych drzwiach, a drugie to ograniczniki drzwi, żeby nie obijały i nie wybiło szyby. To tu jest taki dzyndzel i on wchodzi w to gumowe tutaj. Jeżdżę wozami z gaźnikami naprawdę od dawna. Każdy mi normalnie odpala, czy to z podpompowaniem, czy bez. Spróbowałem już każdej możliwej wersji z tym śmieciem i on dalej nie chce zagadać i zaraz mi się skończy jeszcze akumulator. Także tutaj to się siedzi za karę, albo jak się chce zapłacić mało za marszrutkę w Związku Radzieckim, a my pójdziemy siedzieć z przodu, tam gdzie jest przyjemniej, prawda, tu tego, i idziemy się przejechać po typowej syberyjskiej autostradzie gdzieś tam. Może się pojawiać twoja twarz w nagraniu, czy nie? Dobra, koniec tej historii jest taki, że jednak to nie była awaria UAZa, tylko mojego mózgu i braku kombinerek. Jak zauważyliście, próbowałem odciągnąć sanie, bo on jednak był zimny, choć dostałem instrukcję, żeby robić to bez sania. Sanie zostawało mi w ręce. Wiadomo, jestem bardzo dobry w obsługę takich pojazdów. Tak czy tak, cała moja wspaniała walka, wykręcanie świec, podpompowywanie, dokręcanie poluzowanego cybanta, to wszystko było bez sensu, bo wystarczyło, że przyjechał właściciel, który tam siedzi i trzyma teraz aparat, wyciągnął sanie przy pomocy multitoola i UAZ odpalił od strzała. Także można powiedzieć, że gratulacje dla mnie, naprawdę, bardzo udane, doświadczony, widać, chłop w jeżdżeniu gratami. Możecie napisać w komentarzach, że motobieda się nie zna i jest debilem. A, szukam pasów. Debil, zgadnijcie, czy są pasy tutaj. Jak oni zagłówki chyba w 2005 wprowadzili. Buchanka nie jest zbyt cicha, żeby nie powiedzieć, że jest paskudnie głośna. Wyciszenie to jakiś żart, w sensie wyciszenie to jest głupi, kapitalistyczny wymysł, który nie jest potrzebny człowiekowi radzieckiemu. Zapniemy sobie dwójeczkę, to jest bardzo w ogóle ciekawa rzecz z tą skrzynią biegów. Otóż jedynka jest niesynchronizowana, to się zdarzało, ale dwójka też jest niesynchronizowana, więc w jeździe szosowej, co wam zaraz pokażę, używa się tylko trójki i czwórki. Ja se zapnę na razie dwójeczkę, bo tylko w sumie dwójka będzie mi tu potrzebna. I jedziemy, o ile to jest w ogóle kurwa dwójka. Aha, no ten wybierak biegów też jest zajebisty. Prawie tak jak pedał gazu. Mam zapięty napęd na 4. I teraz najwspanialsza rzecz, buchanki. Coś, co sprawia, że jest to idealny wóz na realia Związku Radzieckiego. No widzicie mniej więcej, po czym ja w tej chwili jadę. Buchanki to w ogóle nie przejmuje, ja się nawet jakoś specjalnie nie staram. Po prostu napęd, prześwit, to wszystko sprawia, że ten wóz bezproblemowo radzi sobie z gównianymi, błotnistymi drogami. Takimi, które dla osobówek to byłyby już lipne, zresztą zaraz zobaczycie, bo to jest dopiero początek, a zobaczcie, w co ja wjeżdżam teraz. Teraz zaczyna się prawdziwa zabawa. Kurwa, zaraz wjebie się w pole. Cyk, fuch. No i proszę bardzo, i buchanka idzie jak po sznurku, po płocie. Zaryzykuję twierdzenie, że ten wóz lepiej jeździ po takim gównie niż po szosie.
Tu świeżo traktor wyjeździł, więc zabawa jest przednia. Nawet się nie musiałem spocić nadmiernie. Proszę bardzo. Tutaj środek błota na luzie. Przejechała bez problemu. Także cudowny wóz na takie drogi, naprawdę. Świetnie sobie radzi. A teraz, skoro przejechaliśmy się już po błocie, pora wyjechać na szosę. Technika jazdy jest taka, że już się rozpędził, to wrzucamy 3 i jedziemy sobie z trójeczki, proszę bardzo. I teraz już tak naprawdę wachlujemy tylko 3-4. Dlaczego? Bo ten silnik z gaza 21 jest bardzo elastyczny. On jest na tyle elastyczny, że na luzie możemy sobie jechać na tych dwóch tylko biegach. I teraz zaczyna się zabawa w jazdę buchanką po asfalcie. I na asfalcie ten wóz no jedzie, natomiast jest gorszy zdecydowanie niż na błocie. Ponieważ to, co działa na błocie, to wysokie zawieszenie, wysoki prześwit i to, że ma dość wąsko rozstawione koła, sprawia, że on się nie, zajebiście buja. W tej chwili jedziemy 50, mam wrażenie, jakbym jechał 90. Jakby sobie go rozpędzimy troszeczkę. Hałas robi się niemiłosierny, a jesteśmy na 60 na godzinę. Próbujemy do 70, wszystko się telepie, nic nie słychać. Ja nie wiem, czy wy będziecie słyszeć, co ja w ogóle teraz mówię, więc zwolnimy troszeczkę. To w ogóle się nie nadaje do jazdy szosowej. Buja się, myszkuje, nie jest łatwo tak naprawdę do końca trafić w pas. Pozycja za kierownicą, jak na to, że nie jest w ogóle regulowana, jest zaskakująco przyzwoita. Siedzi się po prostu jak na krzesełku. Tu się ma pod butem staromodny jeszcze taki pedał gazu, nie podwieszany, tylko wciskany w podłogę. Trzeba ostro podnieść nogę, żeby wcisnąć hamulec. Hamulec nie jest jakiś cudownie skuteczny. Tutaj lewą ręką walę w drzwi, no ale nikt nie powiedział, że to ma być ergonomiczne, to ma być w stanie przejechać po gównianych drogach. No i dojeżdżam sobie do skrzyżowania, wrzucam 3 i zobaczycie, jak bardzo elastyczny jest ten motor. Zwolniłem tak naprawdę do jakichś 15 na godzinę w tej chwili. I proszę bardzo, bez problemu wóz mi się wyciąga z tych 15 km na godzinę na trzecim biegu. W tym miejscu, ja tego niestety nie nagrałem, jest cudowna historia. Otóż jadę, patrzę, leży typ, ja jechałem na nagrania w tamtą stronę, leży typ przy drodze, myślę, może miał wypadek, może ktoś go zostawił, może jest chory, zawał jakiś, coś. No to zawracam, podjeżdżam, żeby pomóc. Patrzę, wyszła babka z chaty. Otwieram szybę, pytam się, czy wszystko w porządku, czy człowiek żyje, coś pomóc. Nie wiem, wezwać karetkę. Pani mówi, kurwa debil, najebał się o 8 rano, kurwa mać, pomóż mi pan, bo ja sama go do domu nie wniosę. No, także witamy na polskiej wsi. A wracając do jazdy buchanką, cudowna zabawka, aczkolwiek muszę powiedzieć, że jak są ludzie, którzy tymi autami jeżdżą w dalsze trasy, to albo robią wygłuszenie od zera, albo są masochistami. Bo ja osobiście mam wrażenie, że tu jest głośniej niż w tarpanie. To jest poziom hałasu z tarpana diesla, z tarpana z silnikiem ściągnika. Jedzie się tym tak naprawdę prawie jak traktorem, tylko takim szybkobieżnym traktorem. Masakra. Bo z tym wozem to jest tak, że on jest nieśmiertelny, a on jest nieśmiertelny z tego powodu, że on jest jak łom. Łom to jest prymitywne narzędzie, ale jednak narzędzie, którego czasami nie da się zastąpić. I buchanki w pewnych warunkach też nie da się zastąpić. No bo jeśli żyjesz gdzieś w odludnym miejscu, z dala od mechaników, z dala od zaawansowanych technicznie serwisów, gdzie drogi na przykład na wiosnę czy jesienią rozmiękają, są po prostu paskudnym błotem, to samochód, który jesteś w stanie łatwo naprawić podstawowymi kluczami, który jest w stanie przejechać
przez dość trudne warunki po prostu drogowe, przez błoto, przez syf, no jest nie do zastąpienia, zwłaszcza samochód, który jest tani, który jak się rozpadnie, rozbije, utonie w bagnie, to można go po prostu łatwo zastąpić kolejnym. Zresztą nie da, łatwo się domyślić, że też taka filozofia przyświecała konstruktorom UAZa, ponieważ no, robili go najpierw dla wojska. A doktryna radziecka jest taka, że każdy element, każde uzbrojenie, każdy pojazd nie musi być idealny, ma być tani i łatwo zastępowalny. I właśnie taka jest buchanka. No i dlatego ta buchanka jest jak łom, jest nieśmiertelna jak łom. Zawsze ludziom będą potrzebne łomy i zawsze będą ludziom potrzebne takie samochody jak buchanka, chyba że wydarzy się cud i wyasfaltują wszystkie drogi na Syberii, w Tadżykistanie, Kirgistanie, Uzbekistanie, w tych wszystkich takich odludnych miejscach z niskim zagęszczeniem ludności. Tak naprawdę to jest jedyny moment, w którym być może buchanki przestaną być potrzebne. Albo ktoś wymyśli coś nowego, co tę buchankę zastąpi. To jest oczywiście absolutny, obrzydliwy troglodyta, nie nadający się do normalnej jazdy, przegrywający komfortem. Tu nawet nie ma rozmowy o komforcie. To w ogóle jakby to jest tak komfortowe jak życie w Związku Radzieckim mniej więcej. A jeśli ktoś tego używa w Europie Centralnej albo Zachodniej, to znaczy, że ma to jako zabawkę albo jest masochistą. Podsumowując, bardzo mi się podoba. Jakbym nie miał za dużo aut, to bym chyba sobie kupił taki śmietnik. No i co? I to tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o jedynie słusznej porównywareczce OC i AC Mumi Pyly, którą macie w opisie. I widzimy się w kolejnym odcinku.